Jesteśmy na Majorce, Palma di Majorca i przed nami Katedra Lesu. Już wam pokazuję imponujące dzieło gotyckiej architektury. XIII wiek. Warto tutaj podkreślić, że to jedna z największych tego typu budowli w Europie. Naprawdę robi wrażenie. Miasto jest znane też z wytwarzania swoich pereł i tutaj wam je pokażę. Perły Majorca. Wyglądają jak prawdziwe, ale są wytwarzane z perłowe. Spójrzcie na to, ale to dobra. Kały tosty z dobra, sada z taką kiełbasą lokalną. No, wychodzę.